A teraz konkretnie. Witam Państwa, a teraz konkretnie z Krzysztofem Czabańskim. Krzysztof Czabański, dziś naczelny redaktor Ekspresu Wieczornego, już po raz drugi zresztą, rocznik 48, dziennikarz. Z wykształcenia politolog, pracował w literaturze przed stanem wojennym, pisywał w kulturze, pracował w pierwszym tygodniku Solidarność roku 80-81, dokładnie 81, pisywał tam ostre, cięte felietony. Potem pracował w trzecim tygodniku Solidarność jako zastępca redaktora naczelnego Jarosława Kaczyńskiego. Po roku 89 zaangażował się politycznie, często występował w telewizji, należał wprawdzie nie do partii Porozumienie Centrum, ale do tych, którzy te partie tworzyli, piastował stanowiska, przez czas jakiś był szefem Polskiej Agencji Prasowej i powtórnie obecnie dziś szef Ekspresu Wieczornego. Oczywiście pisał nie tylko te cięte felietony, również teksty reporterskie, ABC, wydane w stanie wojennym, autoportret nieco beletryzowany dziennikarza PRL-u, Bydgoszcz 81, reportaż ze słynnych wydarzeń, a także książki takie jak Rodziny Specjalnej Troski czy Poker. No i dziś po raz trzeci powtarzam Ekspres Wieczorny. Panie Krzysztofie, pierwsze pytanie. Czy dziennikarz ma poglądy? No, myślę, że tak jak każdy człowiek musi mieć poglądy, bo ocenia różne rzeczy, które się dzieją, więc to jest oczywiste. Jak rozumiem, intencją pana pytania jest to, czy to nie przeszkadza w wykonywaniu zawodu. Dla publicysty jest to wręcz niezbędne, żeby miał poglądy, bo przecież nie ma uprawiać propagandy, tylko ma przedstawiać swój punkt widzenia i oceniać różne zjawiska. No a co dziennikarz ma przede wszystkim robić? Czy ma przedstawiać swój punkt widzenia, czy może po prostu zarabiać pieniądze, to znaczy wyciskać nakład z gazet? Znaczy, to wiele elementów, jak pan świetnie wie, składa się na media i to nie można tak powiedzieć, że tylko jedna recepta jest dobra. Ale na pewno najważniejszą sprawą dla mediów w ogóle, nie tylko dla dziennikarza, a my tylko robimy te media, jest przekazywanie informacji, bo my... Ja nie chcę używać górnolotnych słów, to nie ma sensu, to nie chodzi o żadną służbę. My dostarczamy towar na rynek. Tym towarem jest informacja. Oczywiście ona jest jakoś wyselekcjonowana, obudowana. Mówię o dobrym dziennikarstwie. Informacja, która przekazuje treść o tym, z czego wynika dane zdarzenie, do czego prowadzi i tak dalej, ale tą informację podajemy jako towar obywatelowi. On to albo kupi, albo nie i wtedy medium ma się lepiej lub gorzej na rynku. I to jest nasze przede wszystkim powołanie, przekaz informacji. Redaguje pan Ekspres Wieczorny, stary tytuł. O której godzinie wychodzi Ekspres Wieczorny? Ekspres Wieczorny zgodnie ze swoim tytułem jest od rana dostępny w kiosku. Ale zaraz panu odpowiem dlaczego. Dlatego, że jak wróciłem do Ekspresu Wieczornego, Ekspres Wieczorny był w bardzo złej sytuacji na rynku, w bardzo złej kondycji, mało egzemplarzy było sprzedawanych, tej gazety. No to już nie sięgajmy do przeszłości, no, ale rzeczywiście, no dobrze, to wtedy było w granicach 30-40 tysięcy egzemplarzy codziennego Ekspresu było sprzedawanych. To po prostu jest śmieszne, jak na gazetę o takiej tradycji. I w momencie, kiedy wprowadziłem, zaraz panu powiem, tylko skończę odpowiedź na poprzednie pytanie. W momencie, kiedy zacząłem sprzedawać Ekspres rano, czyli on był parę godzin dłużej w kiosku, był dostępny razem z prasą poranną, o 20% wzrosła sprzedaż, tylko z powodu tej zmiany technicznej. I to jest już wystarczający argument dla wydawcy, żeby jednak mimo tytułu ukazywać się rano na rynku. W tej chwili mamy nakład około 400-450 tysięcy egzemplarzy weekendowego wydania, zaraz też odpowiem, a wydania codziennego Ekspresu w granicach 130-150 tysięcy egzemplarzy. Zwroty nie przekraczają 20%, bo ze względów finansowych są pewne
w tych zwrotach jest coś, wymagane. Co myszką trąci i w tej winiecie Ekspres Wieczorny, i w tej nazwie w końcu, to nazwa pamiętająca czasy, gdy taki wieczorny dziennik zastępował wieczorne wydanie Wiadomości. Czym w tej chwili jest taki dziennik? Czy w ogóle jest potrzebny? Czemu się nie zmienia? Panie Andrzeju, to nie zupełnie tak. To mi się nie kojarzy z dziennikiem wieczornym, ta nazwa, dlatego że Ekspres Wieczorny, mimo że oczywiście był, jak to się mówiło, front ideologiczny, był wtedy front propagandowy, był elementem tego frontu za PRL-u. Nie, nie, ja PRL-u, myślę, że w dawniejszych czasach, o czasach, kiedy Gazeta Wieczorna przynosiła najnowsze wiadomości. Rozumiem. I gońcy rozbiegali się tak, po mieście. Tak, ale w tych czasach, kiedy, ja panu powiem tak, w tych czasach, kiedy jest radio, które na bieżąco nadaje informacje, jest szybka też telewizja, to gazeta nie jest w stanie dogonić. Gazeta może gonić pogłębioną informacją, może gonić analizą, nie jest w stanie gonić samym przekazem suchej informacji, bo nigdy nie nadąży. Czy chce pan powiedzieć, że Ekspres Wieczorny to jest taka gazeta, która uprawia pogłębioną informację i analizę? W pewnym sensie tak. I zaraz panu, tylko że robi to w sposób popularny. Przecież my mamy różnych odbiorców. Są odbiorcy mediów, którzy lubią czytać do śniadania poważną gazetę, poważne analizy, ale są również tacy ludzie i dużo ich jest, na co wskazuje sprzedaż różnych gazet w Polsce. Są tacy ludzie, którzy lubią o różnych rzeczach poczytać w formie skrótowej, popularnej, wiedzieć ogólnie, co się dzieje, móc sobie na tej podstawie wyrabiać jakieś zdanie, ale wcale nie chcą pogłębionych analiz i długich tekstów, nie mają nawet na to czasu albo ochoty, to ich prawo, żeby... I dla nich jest ta prasa popularna. Ona może być pierwszą gazetą i jedyną, ta prasa popularna, i tak jest u dużej części naszych czytelników Ekspresu Wieczornego, ale również to może być druga gazeta i też mamy taką dużą część czytelników, która czyta Życie Warszawy, czy Rzeczpospolitą, czy Gazetę Wyborczą, a oprócz tego sięga do Ekspresu Wieczornego, ponieważ tam ma więcej informacji z dziedziny sensacji, afer, z dziedziny obyczajowej niż w tamtych gazetach, bo tamte się koncentrują na polityce. Wychodzi z naszej rozmowy, że pojęcie popołudniówka już nie ma sensu. Ma sens, jeżeli przez to rozumiemy nie porę ukazywania się gazety, a pewien charakter gazety, a zawsze to było związane, prawda? Jeżeli mówimy o prasie popularnej, gazecie popularnej, czy jak na Zachodzie są te skrajne przypadki gazety brukowej, czy bulwarowej, mówiąc ładniej, to mamy, oczywiście jest ten podział i to jest popołudniówka w tym sensie, czyli że to... Czyli pismo brukowe, bulwarowe. Popularne, ono nie jest brukowe. Przyjmie pan takie określenie? Popularnego tak, a brukowego nie, i zaraz panu powiem dlaczego. Dlatego, że pismo brukowe, to klasyczne pismo brukowe ma pewne reguły, których musi przestrzegać. Tymi regułami jest na przykład to, że teksty są budowane z 600 słów. Nie wychodzi się, słownik obowiązujący autorów też 600 słów, bo taki jest słownik 90% odbiorców tych pism i oni muszą się dostosować do tych odbiorców. Tu jednak nasi dziennikarze operują większą częścią słownika, starają się pisać w sposób zrozumiały, prosty i popularny, ale jednak nie taki, który zupełnie obcina treść. Tam mamy przewagę formy nad treścią. Duże tytuły, wielkie zdjęcia, sama zbrodnia, krew, sam skandal. Tu nie. Tu mamy również politykę krajową, zagraniczną, mamy najważniejsze wydarzenia, mamy pewne próby komentarza, publicystyki i tak dalej. Choć mówię, przy zachowaniu reguł popularnego, krótkiego tekstu. Ale słów, których również w naszej telewizji używać nie będę, na przykład, nie wiem, interpolarnie czy... Nie, nie, ale to są już słowa, wie pan, z suplementu. To są słowa z suplementu do słownika. Ja mówię o normalnym słowniku. Takich ludzi. Słów pan pewnie też nie dopuszcza. Tak samo, jakich nie używam na co dzień. Tak samo, jak nie używam na co dzień. W związku z tym pytanie, czy chcemy, żeby się nic nie zmieniało, czy jednak coś się powinno zmienić? Szata graficzna Ekspresu się nie zmieni. Musi się zmienić. Musi się zmienić, musi być offset kolor, ze względu na to, że to jest offset jakość. To jakieś obce, może dla części, no tak, przynajmniej to jest pewna technika druku, która robi ten druk czytelnym, a przede wszystkim robi bardzo czytelnym, wyrazistą fotografię. Przy starej technice druku
też przepraszam za to słowo offset, przy starej technice druku zdjęcia, jak pan wie, najczęściej w takich gazetach, a niestety tą starą techniką jest już ekspres wydawany, ale nie tylko, bo wiele gazet, zdjęcia przypominają szare plamy i tylko sam podpis często mówi o tym, co jest na zdjęciu, bez podpisu w ogóle nie sposób było się zorientować. Mówi się o pięknej polskiej gazecie, miał być nią Glob 24, miał być nią Dziennik Krajowy, przez moment kiedyś dawno mówiło się, że będzie takim pismem Nowy Świat. To nie wyszło, nie udało się stworzyć polskiego pisma kolorowego, polskiego pisma codziennego, polskiego USA Today. Proszę pana, ja mogę mówić o przykładzie Globu, dlatego że te inne przykłady, które pan podał, to są przykłady pism, które w ogóle się nie ukazały, w związku z tym, jakie były przyczyny tego się, ich upadku przed poczęciem, to ja nie potrafię panu odpowiedzieć. Glob był pismem nudnym, był pismem źle redagowanym. Przepraszam kolegów, którzy to robili, a to nie przytaczamy nazwisk. Był po prostu, przegrał w tym przekazie treści do czytelnika, a sama forma nie wystarczy, bo jeżeli ktoś chce mieć album z rozebranymi panienkami, czy album zdjęć kolorowych, to sobie kupi taki album, a nie potrzebuje mieć tego tylko w gazecie, którą kupuje. On tam oczekuje czegoś więcej. Czy jest miejsce jeszcze na polskim rynku wydawniczym na nowy tytuł? Jest i pan już częściowo odpowiedział na to pytanie. Sam pan powiedział o tym, że były te próby nieudane, ale nieudane dlatego, że to było źle robione, a nie dlatego, że nie ma zapotrzebowania. Również jak jest moim zdaniem, zapotrzebowanie jest na pewno na prasę popularną. To miejsce jest jeszcze nieobsadzone. Na prasę brukową. Tu w ogóle nie ma, jeżeli chodzi o dzienniki. Takich gazet jeszcze w Polsce, a będą. I to każdy zakład niebawem się pojawią. Jak również jest miejsce na poważny dziennik opcji innej niż Gazeta Wyborcza na przykład. To też miejsce jest jeszcze niezagospodarowane, więc dużo jest jeszcze miejsca na polskim rynku prasowym i w ogóle polskim rynku mediów. A dlaczego ale tak Krzysztof Czabański nie wydaje takiego pisma, skusił się jednak na stary, ale może ciągle jary ekspres wieczorny? Proszę pana, to może rozgraniczmy dwie rzeczy. Ja redaguję tą gazetę, ale nie jestem jej właścicielem. Mnie nie stać na to, żeby mieć własną gazetę. Nie będę przed panem ukrywał, że wolałbym być właścicielem gazety niż tylko jej szefem. I wtedy prawdopodobnie jako właściciel robiłbym inną gazetę. No ale nie mam swojej gazety. A kto jest właścicielem ekspresu? W tej chwili właścicielem jest pan Marquardt. To jest wydawca szwajcarski, który specjalizuje się w wydawnictwach międzynarodowych, na rynku międzynarodowym. Czyli są wyłącznym właścicielem? On praktycznie tak, ponad 90% to jest praktycznie wyłączna własność pana Marquarda. Jest to właściciel, jest to wydawca, który w różnych krajach Europy Wschodniej też zaczął swoje inicjatywy, stąd jego obecność na rynku polskim. On się specjalizuje głównie w prasie popularnej właśnie i w kolorowych, popularnych tygodnikach i myślę, że stąd jego zainteresowanie było ekspresem wieczornym i dlatego zdecydował myślę, się go kupić. Myślę, że czytelników ekspresu wieczornego zainteresują fakty. Jakie w związku z tym czasy przemian ekspresu, kiedy zobaczymy go w nowej, przynajmniej szacie? W tym roku. Jeszcze w tym roku? Jeszcze w tym roku. Wymienił pan nazwisko obcego inwestora na polskim rynku. Jak pan ocenia całą tę aferę, której jesteśmy częściowo świadkami w tym miejscu w sieci Polenia 1? Co mianowicie wydarzyło się z panem Grauzo? Jak rozumie pan ten zdecydowany nagle atak na nasze stacje? Co znaczy dla nas zapowiedź wycofania się pana Grauzo z życia Warszawy? Jeżeli pan pozwoli, trochę słów wstępu takiego. Mianowicie ja od początku, ponieważ uprawiam publicystykę, jak pan wie, czynną, nie tylko redaguję gazety i nie w swojej gazecie uprawiam tą publicystykę, choćby po to, żeby była lepsza weryfikacja tego, co piszę, a nie chcę w swojej gazecie tego robić. Zwłaszcza, że jest to głównie tematyka polityczna, poważniejsza. Od początku byłem przeciwny ustawie, temu kształtowi ustawy, która została przez Sejm sformułowana o koncesjach, o zagospodarowaniu polskiego eteru. Dlatego, że wydawało mi się, że jest to ustawa, w ogóle ustawa koncesyjna, ma restrykcyjny charakter, że była to dominacja polityki nad mediami i że politycy zapewniali sobie dzięki tej ustawie i Radzie, którą powołali w wyniku tej ustawy, kontrolę. Przez pewien czas, nie ukrywam, po tych moich takich złośliwych tekstach na temat tej ustawy i Krajowej Rady, przez pewien czas zwątpiłem w swoje tezy i myślałem, że ta Krajowa Rada rzeczywiście
dąży do zapewnienia niezależności mediów, że jest taką piękną oblubienicą, która się z grzechu poczęła, z politycznego grzechu. Okazało się, że jednak jest kurtyzaną, że to nie jest tak, że dominacja, to widzimy w ostatnich miesiącach, dominacja polityki, świata polityki nad mediami jest wyraźna i Rada jest jednym z instrumentów tej dominacji. I teraz przejdę wprost do pana pytania. Za największy skandal uważam w istocie to, że ten polski eter jest taki chudy. Przecież to jest sztucznie zrobione. To nie jest tak, że nie ma miejsca dla wielu stacji telewizyjnych, wielu stacji radiowych. Po prostu, jeżeli tych częstotliwości się nie daje, to się nie daje z przyczyn albo opóźnień biurokratycznych, albo z zamysłu politycznego. Rynek w istocie rzeczy powinien decydować o tym, która stacja upadnie, a która przetrwa. Wszelkie administracyjne tutaj działania, wydaje mi się, naruszają zasadę wolności słowa, ograniczają tą zasadę, tą wolność. I teraz, przechodząc do... Boleję w związku z tym nad zamknięciem stacji... Przynajmniej części stacji Polonia 1. Choć uważam, że powinno być miejsce w eterze dla stacji Polonia 1, dla Polsatu, dla iluś uważa pan, jeszcze, że obyłoby się bez Krajowej Rady, że to dobro, którym jest częstotliwość, nie powinno być dobrem koncesjonowanym? To znaczy może jeszcze inaczej. Oczywiście nie jest tak, że może być 100 stacji telewizyjnych i prawdopodobnie, gdyby było więcej chętnych do użycia tego eteru, wejścia w ten eter, to musi być pewien tryb, no jednak administracyjny, bo w państwie trudno sobie inny wyobrazić, pewien tryb regulacji prawnych, administracyjnych, który by powodował, że nie będzie kolizji między tymi nadawcami. Tylko prawda? Może to którzy mógłby się załatwiać się urzędnik w jakimś ministerstwie, a nie tak wysoki organ konstytucyjny? Nie. Być może powinien to być wysoki organ konstytucyjny, ale na pewno powinien być to organ, który jest niezależny od polityki, czyli jeżeli go już Sejm wybrał, trudno, nawet go wybrał spośród polityków, tam spośród siebie. Krajowa Rada w tym momencie podskoczy, powie, że jest całkowicie niezależna od polityki. Nie, ale jest kadencyjna. Panie Andrzeju, o czym pan mówi? Co rok Sejm przyjmuje sprawozdanie. Ci ludzie są wybrani na 2, 4 i 6 lat. Co roku Sejm może w ogóle odwołać całą Radę, bo nie przyjmie sprawozdania. Oni są poddani kontroli politycznej bardzo dokładnej. I więc jeżeli już iść na tą Radę, wybrać ją, to ją wybrać na 10 lat nieusuwalną. Trudno. Wrócę do pierwszego Ci ludzie by pytania, się być może usamodzielili bo wtedy. Zainteresował mnie element zagraniczny. Jak wiadomo, w tej właśnie ustawie broni się produktu polskiego. 30% produkcji polskiej powinna mieć program telewizyjny stacji komercyjnej, również udziały partnera zagranicznego ograniczone są do 30-33%. Nie pamiętam, czy to z pańskim zdaniem słusznie, czy mówiąc krótko, jest pan za pełnym wchodzeniem kapitału obcego w nasz rynek mediów, o nim mówi. Znaczy mogę być posądzony o stronniczość, ale jestem za pełnym wchodzeniem kapitału zagranicznego, dlatego że po pierwsze rynek kapitałowy, ten, który się interesuje mediami w Polsce, jest płytki, a mówię to na podstawie swojego doświadczenia ponadrocznego, kiedy usiłowałem sprzedać Ekspres Wieczorny i prowadziłem różne negocjacje i wtedy się okazało, że kapitału polskiego tak naprawdę nie ma, zainteresowanego mediami. To po pierwsze. Po drugie, kapitał zagraniczny, który oczywiście też ma interesy polityczne, ale on ma bardziej te interesy poza Polską niż w Polsce i innego rodzaju to mogą być uwikłania interesy niż kapitału tu rdzennego, który jest zależny od kredytów państwowych, od zamówień rządowych, od banków państwowych i tak dalej, gdzie bardzo łatwo jest nacisnąć i uzyskać pewien efekt w działalności mediów, efekt będący na rękę politykom. W związku z tym wydaje mi się, że wejście kapitału zagranicznego i w ogóle w media, w radia, w telewizję, w gazety de facto służy budowie niezależnych mediów w Polsce. I teraz niech pan zwróci uwagę na jedno. Zaczęto mówić o ustawie prasowej na wzór tej ustawy o eterze. Prawda? Jak już okiełznano eter, już ta Krajowa Rada podjęła różne decyzje, już ten kaganiec zaczęto nakładać. Już stworzono projekt ustawy o tajemnicy państwowej po to, żeby ten kaganiec był jeszcze szczelniejszy, to zaczęto mówić o ustawie prasowej, gdzie też już chce się ograniczyć kapitał zagraniczny. Ale co to oznacza? To oznacza, że w to miejsce
wejdzie kapitał tu miejscowy polityczny. Czy mam ten kapitał będzie regulował gazety. Czy mam rozumieć, że wy obydwaj wychowywali się w czasach, kiedy oczywiście w Polsce nie było cenzury. W Polsce był tylko taki skrót, niektóre dzieci o tym wiedziały, GUKPiW się to nazywało. Czy Główny przyjdzie... Urząd Kontroli Prasy i Widowisk. Publikacji. Tak? Widowisk. Publikacji. Czy przyjdzie nam żyć w czasach, kiedy nie będzie cenzury, tylko KRR i TV? Proszę pana, to jest trochę za daleko idący wniosek, ale rzeczywiście Krajowa Rada zachowuje się czasem tak jak cenzor, to znaczy ma takie zapędy. Monitoring programów telewizyjnych i zwracanie uwagi na kolejność wiadomości w wiadomościach, no przecież to jest śmieszne, prawda? Zapędy, żeby wydawać koncesje na satelitę, na programy satelitarne, zapędy, żeby zacząć koncesjonować telewizję kablową. No, to jest już rzeczywiście pójście w stronę cenzury. Dotknął pan ustawy policyjnej. Ile wolności w kraju stworzonym dla wolności? Czy te wszystkie zapędy, które się łączą jednocześnie z wybuchem mafii, prawda, są pańskim zdaniem niezbędne i konieczne? Czy zgadza się pan tutaj z tymi posłami? Ja się zgadzam, że policja powinna być silna. Zgadzam się z tym. Tylko nie ukrywam i zgadzam się, że pewne rozwiązania prawne typu zakup kontrolowany, koronny świadek, choć w kraju tak małym jak Polska instytucja koronnego świadka jest pod dużym znakiem zapytania, bo gdzie ci ludzie później mają żyć? Gdzie, jak zmienić ich tożsamość? Jak dać im możliwość innego funkcjonowania, prawda? To jest bardzo trudne. W Stanach Zjednoczonych to mogę to sobie wyobrazić, w Polsce jest to trudne, ale zgadzając się z tym, że policja powinna być silna, że wymiar sprawiedliwości powinien dysponować różnymi specjalnymi nawet nieraz rozwiązaniami, wręcz na dogadywanie się z przestępcami, że oni w zamian za coś mają gwarancję nietykalności. Prawda? Są te umowy między sądem, prokuratorem, obrońcą w krajach anglosaskich. Ja myślę, że pewne rozwiązania są dobre, ale czego ja się boję tu, w tej chwili, w Polsce? Przecież aparat bezpieczeństwa państwa, jak wynika z różnych informacji zamieszczanych w mediach właśnie, i chwała Bogu na razie można to zamieszczać, choć jak długo obaj nie wiemy, ten aparat jest skorumpowany. I ja się boję, bo w tym Który momencie aparat? Ten bezpieczeństwo. Ten bezpieczeństwo. To zapytam jeszcze o ja się boję, nasz aparat. Że jeżeli damy temu aparatowi te środki, to czemu to będzie kiedyś służyło? Kiedyś, chyba nawet w Ekspresie Wieczornym, nie pamiętam, czy pod pańską redakcją, przeczytałem, że w czasach PRL-u, był pan wówczas dziennikarzem, 100% dziennikarzy było de facto konfidentami. Czy jeśli tak rzeczywiście było, przez te 5 lat udało nam się wykształcić już młodzież lub zdobyć nowe kadry dziennikarzy, którzy są dziennikarzami nowej epoki? Czy krótko mówiąc, możemy już mówić o nowych fachowcach w dziedzinie mediów? Możemy mówić, ale jeszcze wracając do PRL-u. 100% to oczywiście jest ta przesada, bo ja to środowisko znam dosyć dobrze, jak pan wspomniał, pracowałem w literaturze, w kulturze i oczywiście byli konfidenci. Czy to stanowiło 10% środowiska, czy 15%, to ja nie wiem. Ale 100% to jest oczywiście przesada. Zresztą droga życiowa wielu osób z tych środowisk pokazuje, że to nie mogło być aż tak zinfiltrowane środowisko. Teraz się wykształciły. Jaka wymiana tego środowiska i jego przede wszystkim wyzwolenie autentyczne, głębokie? Wie pan, te ostatnie parę lat, kiedy przyszli młodzi ludzie do zawodu, myślę, było bardzo istotne, choć przecież tak samo jak pan, ja z tym zawodem nie miałem przez 10 lat nic wspólnego. Od stanu wojennego myśmy przecież nie pracowali w mediach, robiliśmy te swoje gazetki, ale to była innego rodzaju praca, choć wydawnicza. Jak ja w 1989 roku wróciłem do pracy w mediach tych no, oficjalnych, to dopiero to środowisko zaczynałem poznawać, zwłaszcza w Ekspresie czy w telewizji, no bo Tygodnik Solidarność się skrzyknął na starej zasadzie, ale w Ekspresie czy w telewizji, to ja dopiero poznawałem tych ludzi, którzy pracowali normalnie w latach 80., którzy wchodzili wtedy do zawodu, startowali. To byli bardzo różni ludzie, nie? Bardzo znani reporterzy w tej chwili zaczynali, czy pani Olejnik w Trójce, czy reporterzy prasowi znani, zaczynali w stanie wojennym, w latach wojennych swoją karierę w mediach i wcale źle na tym, znaczy nie po to, nie, nie
nie poszli złą drogą, czegoś się nauczyli. I ci teraz nowi, którzy przyszli po 89 roku już do mediów, co by nie mówić, niezależnych, bo wszystko jedno, czy te gazety zostały przejęte przez spółdzielnie dziennikarskie składające się ze starych osób, z funkcjonariuszy PRL-u, czy zostały kupione przez jakieś tam grupy już wywodzące się z opozycji demokratycznej, to i tak został zdjęty bat z tych mediów, w związku z tym ci ludzie nawet z rodowodem PRL-owskim szybko się wyzwolili i te gazety rzeczywiście są w miarę niezależne. Moje pytanie, kiedyś... Przyszli do tych gazet nowi ludzie, nowi młodzi ludzie, którzy moim zdaniem wnieśli coś ciekawego, bo wnieśli inny rodzaj dziennikarstwa, którego przedtem nie było. Nie było za PRL-u i nie było w naszej prasie podziemnej, panie Andrzeju. To znaczy oni wnieśli chłodne, detektywistyczne dziennikarstwo, gdzie informacja jest bezpartyjna, dochodzimy do informacji, do prawdy i nas nie interesuje, komu to zaszkodzi, a komu nie. Bo niech pan przyzna, myśmy ale w latach 80. pisząc w gazetkach też uprawiali trochę propagandę. Kto za informację płaci? Takie pytanie. Kiedyś kontrolowała nas partia, ostateczna emanacja władzy. Czy dziennikarz dzisiaj może być całkowicie wolny od władzy pieniędzy? Nie może. Nie może. To jest fikcja. Bo tak jak gazeta zależy od pieniędzy, od ogłoszeń, od interesów właściciela, tak samo dziennikarz zależy. Jak pan jako redaktor właśnie popularnego pisma rozróżnia, czy informacja jest jeszcze informacją, czy już opowiedzeniem się po której stronie? Jak pan bada i czy zastanawia się nad tym, czy interpretacja nie jest kupiona? Wie pan, to jest bardzo trudne. To jest właściwie... Czy istnieje ten problem? Znaczy, on... Istnieje i nie istnieje, bo w gazecie codziennej to jest pełen młyn, to jest fabryka, która produkuje na bieżąco, na okrągło. Staramy się, żeby dziennikarze przestrzegali pewnych reguł profesjonalnych. Nikt nie analizuje, komu służy ta informacja, komu służy ten tekst. To post factum może się okazać, że ktoś do mnie dzwoni i ma pretensje, albo ktoś może próbować na mnie naciskać. Z tym, że chciałem zwrócić uwagę, że większość gazet jest w takiej sytuacji, że zespoły dziennikarskie, czy kierownictwo redakcji, mówiąc ściśle, czy szef pisma jest na jakimś kontrakcie z właścicielem gazety i najczęściej ma jednak gwarancję niezależności redagowania. Kto powinien dziennikarzy kontrolować? Czy niezależność gazety zależy od jej kierownictwa najczęściej? Czy jakaś korporacja zawodowa, teraz chyba takiej nie mamy, czy jednak reguł, coś takiego, tak? O czym mówiliśmy na początku, jakaś krajowa rada, która by... Boń Boże, żadne tam ciała administracyjne. Ja myślę, że chodzi o reguły profesjonalne. To oczywiście szkoda, że stowarzyszenia dziennikarskie zamarły. Szkoda, że to Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, które żeśmy jakoś przenieśli przez stan wojenny po jego rozwiązaniu, ono w III Rzeczpospolitej gdzieś zmarniało, zagubiło się, bo nie ma, bo oczywiście takie stowarzyszenia to jest miejsce do pilnowania reguł, do pilnowania etyki danej profesji, w tym wypadku dziennikarskiej profesji. A żadne, broń Boże, ciała. Mówił pan przed chwileczką o kneblującej ustawie o tajemnicy państwowej. Czy dziennikarzowi wolno ujawnić tajemnicę państwową? No czy na przykład fakt, że kilka gazet wolno ujawniło listę konfidentów, ale... tak zwanych konfidentów, Andrzeju, uważa pan za właściwe? Panie Andrzeju, dziennikarze nie pan tego nie zrobił jako redaktor pisma. Tak, panie Andrzeju, dziennikarze nie są od ukrywania tajemnicy. Od ukrywania informacji. Dziennikarze są... Pan redagował Ekspres Wieczorny w czasie, kiedy część gazet opublikowała listę konfidentów. Proszę pana, sam tego zrobić się pan nie zdecydował. Zaraz, momencik. Jak byłem w 80., jak powstawała lista Macierewicza, tak, to ja kierowałem wtedy papem. Nie wydawałem gazet. W tym momencie papem. No, mógł pan to podać w papie, pewnie nie miał pan ten dokument. No tak, ale wtedy byłem zobowiązany, przepraszam, to była instytucja państwowa. Ja byłem jako zobowiązany do tajemnicy pan państwowej, dlatego że ta lista była opatrzona klauzulą tajemnicy państwowej. Rozumiem, czy przekaz... jako redaktor pisma zdecydowałby się pan na ten... Tak. Zetwał. Oczywiście, że tak. No, ostatnie pytanie. Zaczęliśmy naszą rozmowę od mediów, mówiliśmy o prasie. Powiedział pan o tym, że prasa w jakiś sposób podtrzymuje swoje tradycje. Czy prasa jest jeszcze potrzebna? Czy nie ginie w natłoku informacji radiowej i telewizyjnej? Czy krótko mówiąc,
tym całym szumie informacyjnym, w którym obecnie żyjemy, poza programem telewizyjnym i reklamami, które prasę utrzymują, jeszcze coś można naprawdę wartościowego w codziennej prasie stworzyć. Panie Andrzej, jak pan sobie wyobraża usiąść do porannej kawy i bułki z radiem czy z telewizorem? To trzeba usiąść z gazetą. Dziękuję państwu za uwagę, dziękuję panu Czabańskiemu za rozmowę i zapraszam na następny program z cyklu A Teraz Konkretnie.